W dniu urodzin z tego słonecznikowego miejsca witam Was bardzo, bardzo serdecznie z cudowną, niesamowitą informacją, na którą no, część osób czekała. Będzie ścieżka edukacyjna, park taki edukacyjny przy Muzeum Rybactwa Śródlądowego w Sierakowie. Mamy to. Cieszę się niesamowicie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc posła Zbigniewa Eichlera, burmistrza Sierakowa oczywiście, który też bardzo, bardzo pomógł, Witolda Maciołka i dyrektora muzeum w Sierakowie, pana Witolda Kmieciaka, którzy też uznali i no, zrobili wszystko, co w swojej mocy, żeby pomóc w zmianie, w przeniesieniu parku edukacyjnego z miejsca, który był wcześniej planowany w Zaniemyślu. No ci, którzy wiedzą, no wiedzą, że Zaniemyśl jako gmina nie miała środków na to, żeby te 10% chociaż przeznaczyć na ten park. Wobec tego szukaliśmy innego miejsca. Udało się zmienić to na Sieraków. Mało tego, udało się również uzyskać zgodę taką na przeniesienie w ogóle Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Także mogę dalej działać, co jest niesamowite, bo to fajne miejsce, jedyna jeszcze funkcjonująca szkoła ichtiologiczna Technikum Rybactwa Śródlądowego w Sierakowie. Ja jako uczeń tej szkoły też, no tak no trochę prywatnie tutaj powiem, natomiast bardzo mnie to cieszy, że chociaż tą cegiełkę taką w podziękowaniu za wiedzę od wszystkich nauczycieli i profesorów przekazaną, którą teraz wykorzystuję i dzielę się z nią dalej w szkołach. No mogę się odwdzięczyć, wykorzystując Fundację Ratuj Ryby i wszystkich wymienionych przy pomocy 40 patronów, którzy najwięcej dali środków już na ten cel, ale też przy pomocy 29 osób, które dołożyły się do tego przedsięwzięcia. Bardzo serdecznie dziękuję i słuchajcie, uwaga, najważniejsza teraz, brakuje jeszcze tylko 3900 tam z kawałkiem złotych, żeby mi pomóc w uzbieraniu środków, na podstawie których mogę w ogóle uregulować całość tego przedsięwzięcia związanego z powstaniem aż 4 parków edukacyjnych w te wakacje w szkołach dla dzieci. Przedszkolu Poznańskie Koziołki, osobnego już 5. nawet parku w Zespole Szkół Specjalnych 101, w szkole numer 1 w Ciciance, no i teraz też w szkole numer 5 w Poznaniu i w muzeum, przy Muzeum Rybołówstwa Śródlądowego, czy Rybactwa Śródlądowego w Sierakowie. Bardzo mnie to cieszy, bardzo serdecznie proszę o pomoc. Słuchajcie, to jest dla mnie niesamowite obciążenie, żeby raz to wszystko ogarniać, zajmować się, uzyskiwać pozwolenia, pracować nad planszami, pracować nad z grafikami i jeszcze szukać środków na to, żeby uruchomić te całe przedsięwzięcia i budowę, powstanie, projekty 4 parków edukacyjnych dla dzieci. A teraz w Sierakowie. Serdecznie wszystkim za to dziękuję i bardzo, bardzo mnie to cieszę. Pozdrawiam Was serdecznie.